Witamy w kolejnym odcinku naszego śniadania. Dzień dobry. Dziś na śniadanie będzie szakszuka. Dlaczego szakszuka? To takie danie, które po raz pierwszy jedliśmy w Izraelu. Kilka lat temu byliśmy tam w czasie świąt Wielkiej Nocy. I wraz z naszym kolegą Radkiem jedliśmy szakszukę bardzo pyszną i bardzo drogą w izraelskim barze w Jerozolimie. Co mi z tego wyjdzie? Nie wiem, ale spróbuję. Tyjemy. Bardzo tyjemy. No właśnie, trzeba ograniczyć jedzenie, bo na wadze zaczyna się robić zgromadzenie, bo waga pokazuje wagę tak. Nie jednej, nawet nie dwóch, a już trzech osób, a tak nie wolno. Wracamy dzisiaj do lekcji matematyki. Mierzymy swoją średnicę. Mówisz o lekcjach w telewizji polskiej? Tak. I proszę bardzo, moja średnica... Jezus Maria. Jaką masz średnicę? 98 cm średnica. Jestem tak gruby... Znaczy... To jest dokładnie moja... Nie, średnio. Jej, nie jest źle. Nie jest źle. Brawo dla Ciebie. To a propos nauczania właśnie w telewizji polskiej, no to takiego mema znalazłam, proszę bardzo. Oto moja żona Zofia. Czy ta żona Zofia nadaje się do prowadzenia nauczania w telewizji? Pewnie tak. Prawdopodobnie tak. Ja ubieram teraz czosnek. Czosnek najpierw trzeba podsmażyć, ale krótko, bo inaczej się spali, a jak się spali, to niedobrze. Znów tam się kosz zaciął. Czy wy też macie takie kosze ze szwedzkiego sklepu meblowego, no, które się zacinają? Nie zapominaj, że my ten kosz w tym szwedzkim sklepie meblowym kupiliśmy prawdopodobnie jakieś 15 lat temu. Chciałem powiedzieć, miał prawo się zaciąć. Jeszcze zanim zacznę kroić ten czosnek, chciałem pokazać wam mema od Fox News. Studio domowe Fox News wygląda właśnie tak. Tak jak nasze? Chcielibyśmy. Tak, nie mamy takich fajnych lamp. Jakbyśmy mieli takie lampy, to byśmy lepiej wyglądali. Niestety. Nie mamy takiego ekranu. Fajnych lamp. Z tyłu dużego. Co tam dalej? Jest fajne nasze studio, ja uważam. Bardzo takie naturalne. Zobacz, ile pieniędzy wydają jakieś telewizje śniadaniowe, prawda? Żeby zrobić swoje studia. Mhm. No, proszę bardzo. Naturalny efekt. Dobra, to kroję ten czosnek i powiem o korespondencyjnym głosowaniu. To rozpala wyobraźnię Polaków teraz. Jak to ma wyglądać? Oczywiście internet, jako że jest pełen bardzo wrażliwych i bardzo inteligentnych osób i bardzo twórczych, już komentuje to korespondencyjne głosowanie, które na razie się pojawia tylko w jakichś tam plotkach, przeciekach i tak dalej, i tak dalej. Jakub Perkowski, nasz kolega, zamieścił fajnego mema a propos korespondencyjnego głosowania. Zgadzam się w 100%. Listonosze podobno entuzjastycznie zagłosowali na projekt głosowania korespondencyjnego. Bez problemu dostarczymy 30 milionów przesyłek w terminie, zapewniają listonosze. I jest jeszcze jeden mem, z którym się nie zgadzam. Wyniki wyborów korespondencyjnych. Poczta Polska 10% Kidawa, 15% Duda, 75% Awizo. To nie jest prawda, ponieważ wszyscy siedzą w domu, nie będzie żadnego odkładania Awizo do skrzynek pocztowych. Przecież listonosze będą mogli doręczyć te wszystkie przesyłki. No ale jakbyś chciał iść na pocztę, to nie będzie to takie proste, bo przypominam, zdaje się, ograniczenia zakładają dwie osoby na jedno okienko. Ale mogą być dodatkowe ograniczenia, nie wiadomo co to będzie, bo Piotr Miller, rzecznik rządu, stwierdził w wywiadzie radiowym, że jeżeli krzywa zachorowań będzie się spłaszczała w najbliższych dniach, to byłaby pozytywna informacja i oczywiście nie będzie żadnych ograniczeń, ale jeżeli będzie się działo odwrotnie, no to rząd będzie reagował i niewykluczone, że jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy wprowadzi kolejne dodatkowe ograniczenia. Jakie tym razem? No właśnie nie wiem, jakie to by mogło być ograniczenia. Nie będziemy mogli przebywać być może w jednym pomieszczeniu ze sobą. Wtedy nie wiem, co my zrobimy. Ty zostaniesz w kuchni, a ja będę musiała po prostu leżeć na kanapie i leżeć i pachnieć. Mhm. Teraz poważniejszy temat. Epidemia z 1918 roku. Przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na superhistoria.pl. Otóż z chwilą odzyskania niepodległości, nie wiedziałem tego,
W 1918 roku Polskę, no jak i całą Europę, ale Polskę nawiedziła aż 3 epidemie. Wtedy swoje żniwo zbierała Hiszpanka, to w całej Europie, i ona też nawiedziła tereny polskie, ale potem była u nas jeszcze czerwonka, a wcześniej tyfus. Ponad 200 tysięcy osób zginęło, więc taki artykuł przeczytałem. Szkoły zamykano dopiero wtedy, gdy w klasach z powodu grypy, czyli Hiszpanki, brakowało więcej niż połowy uczniów lub brakowało nauczycieli. I ciekawostką jest fakt, że wówczas, w styczniu 1919 roku, ciężko zachorował na Hiszpankę i znalazł się na krawędzi śmierci generał Kazimierz Sosnkowski, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. I? Ciekawy artykuł. No a na szczęście wyszedł z tego, tak jak i my wyjdziemy z tego, co się teraz tak, dzieje. Jesteśmy dobrej myśli, chociaż pojawiły się plotki, że szczepionka przeciwko koronawirusowi miałaby się pojawić już w czerwcu, ale na stronie fakt.pl wirusolog jednak mówi, że nie jest to możliwe w tak krótkim czasie. Szczepionka musi być zweryfikowana w kilku aspektach. Badanie skuteczności, badanie szkodliwości, badanie nieszkodliwości. Także trzeba te badania podzielić na kilka faz. W ogóle pierwszą fazą to są przede wszystkim badania na zwierzętach, więc zanim jeszcze dojdzie do tego, aż szczepionka zostanie wprowadzona, to zdecydowanie jest to przyszły rok, także nie wierzcie plotkom. I teraz ja, tak? Mam coś powiedzieć? Nie, no bo ja, może być chwila ciszy, dopóki nie znajdę kolejnej fajnej jakiejś rzeczy w internecie. No właśnie, ja mam fajną rzecz. Co z tymi drożdżami się dzieje? Józefów, ktoś chce drożdże? Pyta nasza koleżanka Agata Puścikowska na Facebooku. Znalazłem też mema a propos drożdży. Drożdże są w sprzedaży. Ja też widziałem w zeszłym tygodniu, jak byłem w sklepie, drożdże w sprzedaży. No to co z tymi drożdżami? Nasi oglądacze z Trójmiasta twierdzą, że na wybrzeżu brakuje tych drożdży. I teraz jak już te pomidorki tak... Ja już czuję ten zapach. Z czosnkiem, z czosnkiem, trochę soli i pieprzu świeżo mielonego, jak już tak tu buzują, to wbijamy jajko na wierzch. O, proszę bardzo. Ono się zetnie, ale żeby się ścięło, musi się udusić. A żeby się udusić, musi mieć pokrywkę. Dusisz jajko, Matt. Jak co za zbrodnia. Duszę jaja. Ale przegapiliśmy fajną ofertę. Jaką? Papier toaletowy na pewnej stronie internetowej był w sprzedaży za 333 zł jedna rolka. Co ty powiesz? Ale uwaga, dodatkiem był e-book. 333 zł. Niestety e-book? Wykupili. E-book czy czytnik e-booka? Bo nie, czytnik, przepraszam. Czytnik e-booka. Czytnik e-booka. Dodatek do papieru toaletowego. Darek Dusza, muzyk, którego nie ukrywam, bardzo cenię, zamieścił zdjęcie z lat 80. Absurd za absurdem. To fajne zdjęcie, bo Darek Dusza występuje na tym zdjęciu w takiej marynarce skórzanej w czasie koncertu. Jak musiało mu być gorąco, jak ten chłopak, w ogóle jak chłopaki z punkowego zespołu Absurd musieli się pocić w trakcie swoich występów, to zastanawiające. Ale Darek Dusza to muzyk, dlaczego o nim wspominam, dlaczego go bardzo cenię. To też autor tekstów, bardzo dobrych tekstów, między innymi pierwsza płyta Shaking Doody, złota płyta, to teksty autorstwa Darka Duszy, czyli za 10-13. Ci, którzy przeżyli PRL, wiedzą, o czym mówię, bądź zastanów się, co robisz, albo Ochziuta, to jego teksty. I Darek Dusza jest nie dość, że dusza człowiekiem, to jeszcze bardzo zdolnym muzykiem, tekściarzem. A chciałem powiedzieć jeszcze o grupie Absurd. Tak nieskładnie mówię, bo... Bo dusisz jajko. Bo duszę jajko. W czasie duszenia raczej tak. Się nieskładnie mówi. Rzeczywiście trudno się skupić. Tak, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden utwór. My nie możemy go zagrać tutaj, no bo to by było nielegalne, ale na YouTubie jest Absurd, się nazywa grupa, Żera mnie dżuma. Od początku. To jest utwór, przy którym się zawsze uśmiecham, jak słucham go, bo zaczyna się takim udawaniem, że nie potrafią chłopcy grać. Celowo się mylą,
To wygląda tak, jakby wiesz, granie następnego dnia rano. Równo, okrzyk, równo. Ale nie, wciąż nie wychodzi im to granie równe. Ale zaraz jak uderzą, zapewniam, że będzie całkiem równo i całkiem fajnie. Uwaga! No, wyłączył mi się YouTube. I grają. No i znów mi się wyłączył. No dobra, jeszcze jeden artysta. Paweł Domagała. Pewnie Pawła Domagałę kojarzycie z przeboju Weź się przytul. I Paweł Domagała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieścił taką parafrazę swojego utworu Weź się przytul. W dzisiejszych czasach wygląda to tak. To prawda. Zgadza się. Kasia Cerekwicka była na zakupach. Tak właściwie to takie ma poważne spostrzeżenie, bo zauważyła, że coraz więcej ludzi kaszle. W sklepach? W sklepach, tak. Więc ja nie wiem, czy mam nadzieję, że to nie są objawy choroby, tylko po prostu bardziej takie... czy to jeszcze tydzień temu nie kosztowało dwa razy mniej? Może tak, może tak. Coś w tym stylu. No my też dzisiaj idziemy na zakupy. Pamiętajcie, rękawiczki jednorazowe tak. Mamy, chociaż chyba... My mamy rękawiczki, no, proszę bardzo. Gdzieś tam widziałam na Facebooku, że jak ktoś nie ma rękawiczek, a na przykład dzieci mają pacynki, takie zabawki, to no właśnie, ale z pacynkami. To trochę absurdalne, bo jak ktoś nie ma rękawiczek, prawda? I idzie na zakupy dzisiaj, tak jak my ruszymy niedługo, po 12, bo do 12 tylko osoby powyżej 65 roku życia, przypominam, mogą iść i kupować w sklepach. Jak ruszą na zakupy ci, którzy nie mają rękawiczek. Po to, żeby między innymi kupić w supermarkecie rękawiczki, ale nie wejdą tam, bo nie mają tych rękawiczek. To się nazywa paragraf 22. Absolut. Ale jeszcze absolut. Trzeba mieć maskę, nie zapominaj, że maskę trzeba mieć. Więc maskę trzeba mieć? Nie, chyba jeszcze nie. Znaczy, no nie, ale no można. No można. W każdym razie, jakby ktoś chciał, to tutaj jest taki... To też jest absolut, to też jest paragraf 22, bo WHO, jak mówiliśmy, zdaje się, wczoraj albo przedwczoraj, twierdzi, że nie trzeba nosić masek, jeżeli ktoś jest zdrowy. Tylko czy aby na pewno jesteśmy zdrowi? Bo jak nie wiemy, że jesteśmy chorzy i nie założymy maski, a jesteśmy zdrowi, znaczy a myślimy, że jesteśmy zdrowi, a jesteśmy chorzy i nie założymy maski, to już znów paragraf 22. Chyba zaczynasz już się dusić, tak jak to jajko. Się trochę dusi. Nie, po prostu już gorąco mi tutaj od tego wszystkiego, od tego duszenia, tego jaka masz szansę. No oczywiście. Ale a propos masek, to tutaj jest taki fajny mem, który znalazłam u pana Krzysztofa. Zorro, jakżeś ty tę maseczkę założył? No to Zorro dosadnie tutaj odpowiada w swoim stylu. Ale młodsi oglądacze nie wiedzą, kto to jest Zorro. A jeszcze a propos zakupów w sklepie, to taki mem. Nadeszły dziwne czasy, wchodzisz z żoną do sklepu. Ty, kotek, wezmę flaszkę spirytusu. Ona, weź dwie. A co w tym śmiesznego, jak nie ma spirytusu? Nie ma spirytusu, to faktycznie nic w tym śmiesznego. Ja natomiast znalazłem bardzo fajnego mema, potwierdzającego to, co powiedziałem na początku, że internet jest pełen ludzi inteligentnych, błyskotliwych i twórczych. Przygody, kwarant, patrzmy, prawda? Przygody, kwarant, Anny. Anna Kwarant obserwuje, jak pandemia chodzi po ulicy. No, bardzo błyskotliwe. Jak dobra. To twoje udusiłeś to jajko? Proszę bardzo. Szakszuka. Piękne, jakie ładne kolory. No, smakuje? Mam nadzieję. Pamiętajcie, czosnek, ale żeby się nie przypalił. Potem pomidory. Dusimy jajko w pomidorach, trochę pieprzu i ten. To jest szakszuka dla Moniki. Ja sobie zrobię drugą, ale... już nie na wizji. Pa, pa. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.